Allegro Tech Talks to jest taka formuła, której głównym celem jest wymiana doświadczeń. Mi takiej formuły brakowało w Poznaniu. Nie mieliśmy takiego miejsca, gdzie możemy rozmawiać o problemach, przed jakimi stoi branża IT, jakie rozwiązują inżynierowie na co dzień. Od ponad 10 lat działa Poznańska Grupa Użytkowników Języka Java. Spotykają się Pythonowcy, spotykają się dotnetowcy, ale to wszystko jakby kisi się w swoim sosie. My chcieliśmy szerszej formuły, my chcieliśmy zaprosić wszystkich do dyskusji, żebyśmy o tych problemach mogli rozmawiać z różnych punktów widzenia i zastanawiać się nad ich rozwiązaniami za pomocą takich narzędzi, jakie są dla nich najlepsze. Jestem wielkim fanem takich spotkań, gdzie ludzie mogą przyjść i dzielić się wiedzą i porozmawiać na różne tematy. To powoduje, że nasza branża i że ogólnie szeroko pojęta IT rozwija się w takim tempie. Jestem w coś takiego sam zaangażowany. W Trójmieście robimy Java Users Group. Allegro Tech Talks to super inicjatywa, żeby zobaczyć, jak inni robią podobne rzeczy i zawsze spojrzeć na swój problem z zupełnie innej perspektywy. Czym jest Allegro Tech Talk? W założeniach? Wydaje mi się, że przede wszystkim tworzeniem społeczności, właśnie kształceniem ludzi, tak? Wymienianiem się wiedzą. Programiści generalnie, deweloperzy, cały nasz też światek IT jest bardzo pozytywnie nastawiony do dzielenia się wiedzą. Teoria jest taka, że można się wszystkiego samemu nauczyć z internetu. Praktyka jest taka, że żeby się nauczyć z internetu, to trzeba przede wszystkim przed tym internetem usiąść, zabukować sobie czas. Łatwiej jest przyjść i posłuchać, a przede wszystkim dlatego, że można zadać pytania. Allegro jakby mocno czuć ten polski klimacik, to jest bardzo przyjemne. Nie trzeba chodzić w krawacie. Allegro Tech Talks mi się dzisiaj bardzo podobało. Obydwie bardzo fajne prezentacje, dużo wiedzy, dobrze się słuchało. Przede wszystkim to dzielenie wiedzą jest dlatego ważne, bo jest za dużo. Jest tak dużo, że samemu ciężko wszystko ogarnąć. No i bez tego po prostu chyba by nie dał rady. Tu jest wiele, wiele ciekawych rzeczy, które po prostu można zaobserwować i próbować zaszczepić w swoim środowisku pracy. Ja najczęściej szukam takich rzeczy, z którymi nie mam na co dzień do czynienia. Teraz mocno się interesuję skalą, więc na pewno skala jest tym, czego czasami szukam na tego typu wystąpieniach. To jest dobre miejsce do nauki, po prostu do poznawania ludzi.